studiu czwórki pojawił się gość. Krystian Mieszkowski razem z nami jest artysta, który tworzy z jednej strony grafiki, z drugiej strony robi przeróbki, ale także animacje. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, żeby porozmawiać o twoim jednym z ostatnich projektów, o którym całkiem głośno było w internecie. Postanowiłeś poprzerabiać okładki płyt polskich raperów w stylu Gwiezdnych Wojen. Jak wpadłeś na ten pomysł, dlaczego postanowiłeś za coś takiego się zabrać? Przypuszczam, że lubisz polski rap i Gwiezdne Wojny. Dobrze myślę. Dobrze myślisz, to się zgadza. Jak wpadłem na ten pomysł? Widziałem, że w internecie jest bardzo dużo przeróbek zagranicznych artystów i chciałem wyjść temu naprzeciw, żeby też zaistniały w internecie grafiki polskich artystów, dlatego stworzyłem te przeróbki. Okej, okay. Jaka była pierwsza okładka, którą przerobiłeś? Wydaje mi się, że to był Ostry z Jodą. I od razu pomyślałeś sobie, że właśnie w stylu Gwiezdnych Wojen, czy na samym początku nie myślałeś może cały jakiś taki świat science fiction albo różne filmy? Że nie, chciałem, żeby to było spójne z Gwiezdnymi Wojnami, zwłaszcza, że w tym roku jest premiera, wiadomo, nowej części. W listopadzie bodajże serial wychodzi na Disneyu nowy. I chciałem, żeby to po prostu było spójne. Czyli pierwszy to był Ostry, Życie po śmierci, tak? Przerobiony tak. Na Jodę. Tak. Okej, okay. Bo te wszystkie okładki można zobaczyć na twoim Instagramie, Kamil Mieszkowski. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić i zobaczyć, jakie rzeczy można tam znaleźć. Bo z jednej strony jakby znalezienie polskich okładek rapowych nie jest skomplikowane, ale dopięcie do tego, doklejenie jakichś od konkretnych scen z Gwiezdnych Wojen albo postaci w określonym układzie, to chyba jednak ten research musiał trochę trwać. Tak. Tworzenie tego wszystkiego, w ogóle cały pomysł zrodził się na początku roku, a tworzenie tego wszystkiego chyba zakończyłem tak mniej więcej w czerwcu, dokładając sobie co chwilę nową układkę, robiąc cały research, znajdowałem pozy, które mi odpowiadały okładkom, które znam, które słuchałem i dopinałem do tego, a skoro słuchałem tych zespołów, znaczy skoro znałem te okładki, to znaczy, że słuchałem też tych artystów. Trochę to trwało. A lepiej znasz polski rap, czy lepiej znasz Gwiezdne Wojny? Wydaje mi się, że jedno i drugie gdzieś mi tam zawsze po drodze grało, że tak nazwę. Ale rozumiem, że oryginalna tylko trylogia. Tak coś widzę, tak coś tak, czuję. Tak. Oryginalna trylogia, stara szkoła. Chociaż PZ-a na przykład przerobiłeś na Kylo Rena. Tak. Zareagował na to jakoś? Widział tę przeróbkę? Wydaje mi się, że nie widział. Nie. Niektórzy mogliby się obrazić za Kylo Rena, tak mi się wydaje. To jest artystyczna. Może nie jest fanem Gwiezdnych Wojen. Może. Dobra. To za chwilę porozmawiamy o tym na przykład, stworzenie której okładki, a właściwie stworzenie której przeróbki było najtrudniejsze, o tym pogadamy za chwilę, zostańcie z nami. Przeróbki polskich okładek rapowych na gwiezdnowojenną modłę. Krystian, nad którą okładką najdłużej siedziałeś? Najdłużej siedziałem nad okładkami na pewno Taco. Café Belga? Tak. I Luka. To były najtrudniejsze w wykonaniu przeróbki. Bo przeróbka Taco Hemingwaya, to mamy tam wklejonego Chewbacca zamiast Taco i chyba najbardziej pracochłonne są te pociągnięcia, bo te okładki i Taco są w określonym stylu. Tak, te pociągnięcie pętla tam musiałem dopasować, żeby to grało ze sobą, tak samo zmienić nazwę z tyłu lokalu, gdzie zostało to też zauważone, że pracowałem nad detalami. To ile taka przeróbka powstawała? A to różnie. No na przykład właśnie Taco z Chewbacą. To nie było tak zawsze, że siadałem i kończyłem projekt, tylko przerywałem to, ale jakby tak zebrać, to myślę, że około 3-4 godzin. Okej. Okay. A to nie jest tak trudno, myślałem, że to dniami i nocami siedziałeś w takim razie. A która najszybciej poszła? Hanek Solo? Tak, Hanek Solo najszybciej poszedł. Okej. Okay. Wiem, że jak to rozeszło się po internecie, to też na pewno dotarło do części raperów, dotarło do części artystów. Z jakimi opiniami, z jakimi komentarzami się spotkałeś? Lukowi się bardzo podobało, Abradabowi. Oester wrzucił to nawet na relację do siebie i też wyglądało na to, że się podoba. Ale też klasyczne albumy, na przykład tam Kalibra przerobiłeś też na... Tak.
Tutaj tam jest Anakin, Obi-Wan i Luke Skywalker. No wszystkim bardzo serdecznie polecam twój profil na Instagramie. Też Sokół jest świetnie przerobiony. Mm-hmm. No, pięknie ta okładka wygląda. Ta, sam oryginał też jest bardzo estetyczny, w fajnym stylu trzymany. Tam... Najlepsze jest to, że pierwsza okładka mm-hmm. właśnie jaka była przerobiona, to nie był Darth Vader, tylko Sokół Millennium, tak? Ale zdecydowałem je tak na Vadera, mm-hmm. że ta poza jest bardzo podobna tak. I nazwa też mi pasowała płyty złożone. Tak? Bo Vader tutaj trzyma rękę tak jakby kogoś pod duszą, a Sokół na oryginale z tyłu głowy, trzyma, tak. Krystian, oprócz tych projektów z Gwiezdnymi Wojnami, to też na twoich profilach można znaleźć animacje plakatów. Tak. To nie jest, nie robisz tego zawodowo, tylko to jest twoja zajawka. Tak. I jak animujesz te plakaty? Bo to wygląda rzeczywiście spektakularnie, trochę takie, nie wiem, naszym słuchaczom myślę, że obrazowo, żeby to opisać, jest takie żywe plakaty. Ty coś tam w tle się rusza, coś się zmienia. Niektóre rzeczy, takie jak na przykład jest u mnie animacja IT jedynki, to było wykonane akurat z plakatu, gdzie były wycinane ręce, klatka po klatce animowane, rozbryzg wody, deszcz. Także to było bardzo, bardzo pracochłonne zbliżenie kamery, dogranie dźwięków, głosów. Które brałem z trailera, jeżeli chodzi na przykład o nowe ostatnie, które zrobiłem z Jokerem, który obecnie jest w kinach. To było tak, że znajdowałem moment odpowiedni w trailerze. Korzystając z odpowiedniego oprogramowania zwalniałem ten moment trailera, sceny, które mi odpowiadał, po czym dorabiałem na przykład tło, żeby pasowało to jako plakat. W Jokerze mamy na przykład ten, co w filmie on tańczy tam. Na schodach. Nie, chodzi mi na schodach, tylko tam w łazience. A, okej. Się obraca i ten moment wziąłem z trailera, ale ściany, dym i napisy, które później pojawiają się i dźwięki to dołożyłem. Tak? Mówisz, że pracujesz na poszczególnych klatkach, no to jak pracujesz na klatkach, to brzmi, że to jest bardzo pracochłonne dzieło, czy też 3-4 godziny i gotowa jest taka animacja? No nie, nie ze wszystkimi tak jest. Z IT to mi zeszło przez 12 godzin, myślę, jakby to zebrać, bo naprawdę tam i nogę nawet wycinałem, dorabiałem, jak stawał na kałuże, rozbryzg wody, także to jest naprawdę... No trochę to trwa. A twoja najnowsza produkcja to jest przeróbka traileru Stranger Things? Tak. Najlepsze jest to, że pracowałem nad tym projektem. Zacząłem na wakacjach. Jeszcze ciepło to nie było i już wymyśliłem sobie, a może fajnie wstawić by Mike Pantera na tle Pałacu Kultury. I zacząłem to robić. Już byłem w końcówce tego projektu, tylko no, jest to czasochłonne. Robienie czegoś takiego i pojawił się nowy zwiastun Stranger Things, w którym było już nie jesteśmy w Hobbits. I jak ja to zobaczyłem, to po prostu od razu siadłem do tego projektu i tego samego wieczoru go zakończyłem, żeby puścić w internet. Bo mi się to wydawało, że skoro to zrobiłem właśnie na tle Warszawy, że to się sprzeda, tak? No to w takim razie wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, żeby odwiedzili twoje profile. Krystian Mieszkowski był dzisiaj razem z nami, no ja życzę ci tego, że teraz jakby cię schwaliło, ci zaproponowali jakąś animację. A, dziękuję bardzo. Wielkie dzięki, miło, że wpadłeś. Dzięki bardzo.